Jeżeli słuchaliśmy uważnie, albo też czytaliśmy w domu ten dzisiejszy fragment listu do Hebrajczyków, znowu mogliśmy po pierwsze usłyszeć bardzo wyraźnie słowa, które już się pojawiały razem obok siebie, ale także pewna idea, która pojawia się po raz drugi albo po raz trzeci. Choćby zacznijmy od tego, co tu znajdziemy. Mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy, od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Zobaczmy, ta idea, która przechodzi przez cały list, tak jakby taka nić tkaniny, która idzie wzdłuż na całą długość tego tkanego materiału, że Chrystus jest jak arcykapłan, który przechodzi przez zasłonę. Tu jest powtórzone przez zasłonę, którą jest nie ten materiał, który zwisa nad wejściem czy przed wejściem do miejsca świętego i najświętszego, ale przechodzi przez zasłonę, którą jest Jego ciało, które przyjął jako Syn Boży. Zobaczmy, że wspomniany jest arcykapłan, który jest nad, ponieważ było to wyraźnie powiedziane, że tu na ziemi istnieją świątynia, służba, ofiary, a on, arcykapłan wielki, jest ponad tym wszystkim, bo przeszedł przez zasłonę, jest w miejscu najbardziej zasługującym na określenie święte, świętych, ponieważ jest u Boga. Jest już po złożeniu ofiary i mamy z tego powodu śmiałość do tego, aby przystąpić do Niego z wszelką prośbą, ze słabością i mamy drogę otwartą. I wreszcie pojawia się też dalej myśl o tym, co także już było wyrażone, mianowicie, że ta nasza nadzieja jak kotwica została zarzucona właśnie tam, gdzie przebywa On, wobec Ojca wstawiający się za nami. I że mamy tą pewność, że możemy tam dotrzeć, tam gdzie dotarł On, przechodząc przez to ciało. Nie powinniśmy nużyć się tym, że powtarzają się słowa, że pojawiają się po raz kolejny te same idee, dlatego że równocześnie dokonuje się pewien postęp w takim przekonywaniu tego, kto uważnie słucha tego tekstu, kto jest wrażliwy na tego typu myślenie, które wciąż powraca do pewnych tematów, a zarazem przy tym powracaniu jakiś jest postęp. W tym dzisiejszym czytaniu postęp polega na tym, że są wyciągane wnioski dotyczące życia społecznego chrześcijanina, życia razem we wspólnocie Kościoła, tego bycia, ale także uczestniczenia w tych spotkaniach, które moglibyśmy nazwać Eucharystią, zgromadzeniem wierzących, tutaj na ziemi, ciągle pamiętając o tym, który jest u Boga, który jest u Ojca, który się wstawia za nami. Jeszcze raz powtarzam, że nie wolno nam się nużyć, dlatego że autor piszący w sposób semicki pisał do tych, którzy dobrze odbiorą wszystkie warstwy tego tekstu. Człowiek, który rozgryzł jakby całą strukturę tą i powierzchniową, i tą tak zwaną strukturę głęboką, to Albert Vanua, Flamand, który przez 20 lat badał ten jeden tekst, te 13 rozdziałów. Kiedy przez te 20 lat publikował kolejne artykuły i udowadniał, że właśnie tak jest, że to słowo musi być tutaj, a jego równoważnik czy jego słowo bliskoznaczne właśnie tam kawałek dalej jest, ale to jest ciągle ta sama myśl. Kiedy po 20 latach właściwie uporał się ze wszystkimi zarzutami czy wątpliwościami, mógł wydać stosunkowo niewielką książkę, to właściwie wszyscy powinni zgodzić się z tym, bo tak wyraźnie to przedstawił, tą strukturę semicką, że właściwie aż dziw bierze, że tak trzeba było 20 wieków czekać, ażeby odkryć to, co było zwyczajne, naturalne dla kogoś, kto myśli w sposób semicki. Jest to trudne na pewno, bo kiedyś to, co pisał, to były lata 60., 70.,
W 90 roku ukazał się nowy, bardzo obszerny komentarz protestancki do listu do Hebrajczyków i byłem bardzo ciekaw, czy on uwzględnia to osiągnięcie, które jest niewątpliwie epokowe, które się zdarza właściwie raz, no bo odkryć strukturę myślową tekstu, tą nić taką przewodnią w tej argumentacji, no to jest osiągnięcie, a zwłaszcza, że nie ma zarzutów do tego. Ale autor niemiecki, bardzo zadufany w tej metodzie historyczno-krytycznej, stwierdza, że on nie widzi tego. Nie widzi i wobec tego pozostaje w tej strukturze, która jakby od zawsze była, a która wynika z innych listów, że najpierw jest część dogmatyczna, a później jest część moralna. Z logos wynika etos, czyli z tego, jak się wierzy, powinno wprost wynikać, jak należy żyć i jak należy czynić. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.